Ćwiczenie liście na strumieniu. Czas trwania 10 minut. Nazywam się Kasia Wawer-Dziedziak i jestem psychologiem. Ćwiczenie, które za chwilę zaprezentuję, wykształca umiejętność skuteczniejszego radzenia sobie z zamartwianiem się, obsesyjnością, nadmiernym analizowaniem lub gonitwą myśli. Może być stosowane w stanach niepokoju, depresji czy gniewu. Kiedy zauważamy, że nasze uczucia i myśli przygniatają nas lub oślepiają, utrudniając nam przez to robienie rzeczy, które są dla nas dobre i ważne. Jego zadaniem nie jest relaks ani uspokojenie, choć może to wystąpić jako bonus. Jego głównym celem jest poszerzenie świadomości w taki sposób, abyśmy mogli zachowywać się jak ludzie, którymi chcemy być, zgodnie z naszym systemem wartości, nawet wtedy, kiedy są w nas intensywne, trudne, dyskomfortowe emocje, czyli stosunkowo często. Jak każde ćwiczenie wymaga wielokrotnego powtarzania, aby zaczęło przynosić pożądany efekt. Zacznijmy więc. Usiądź wygodnie w miejscu, gdzie prawdopodobnie nikt ci nie przeszkodzi, i zamknij oczy. Wyobraź sobie, że siedzisz na brzegu łagodnie płynącego strumienia i patrzysz na przepływającą wodę. Wyobraź sobie, że po powierzchni wody płyną liście, jeden za drugim. Teraz skieruj uwagę na myśli, które pojawiają się w Twoim umyśle. Mogą one dotyczyć ćwiczenia, które właśnie wykonujesz, przeszłych lub przyszłych wydarzeń. Zazwyczaj w umyśle jest wiele myśli. Spojrzyj znowu na liście płynące po strumieniu oczami swojej wyobraźni. Teraz, kiedy zauważysz jakąś myśl pojawiającą się w Twoim umyśle, wyobraź sobie, że kładziesz ją na przepływającym liściu i pozwól mu, aby odpłynął wraz z nurtem niosącej go wody. Kładź na liściu każdą myśl, którą zauważasz w swoim umyśle, i pozwól mu odpłynąć wraz z nurtem niosącej go wody. Kładź na liściu każdą myśl, pozytywną czy negatywną, czy też neutralną. Niezależnie, czy jest bolesna, radosna, czy jest po prostu obserwacją, połóż ją na właśnie przepływającym liściu i pozwól mu odpłynąć. Liście mogą odpływać wolniej lub szybciej. Po prostu obserwuj je, nie starając się zmieniać tempa, w jakim odpływają.
Jeśli w Twoim umyśle na chwilę pojawia się pustka, po prostu obserwuj przepływający strumień. Wcześniej czy później myśli znowu powrócą. Jeśli Twój umysł mówi, że to ćwiczenie Ci nie wychodzi albo jest bez sensu, po prostu połóż tę myśl na przepływającym liściu i pozwól mu odpłynąć. Jeśli mówi, ile czasu jeszcze zostało do końca, połóż tę myśl na liściu i pozwól mu odpłynąć. Kładź na liściach kolejne myśli pojawiające się w Twoim umyśle. Pozwól, żeby strumień płynął łagodnie. Nie przyspieszaj ani nie spowalniaj płynących po nim liści. Jeśli pojawią się jakieś nieprzyjemne uczucia, jak znudzenie, irytacja lub niecierpliwość, po prostu je zauważ. Powiedz sobie w myślach: to jest uczucie znudzenia, to jest uczucie irytacji. Połóż taką myśl na liściu i pozwól mu odpłynąć. Od czasu do czasu niektóre myśli na chwilę ściągną Twoją uwagę, odciągając Cię od ćwiczenia. Jak tylko zauważysz, że to się zdarzyło, połóż te obserwacje na przepływającym liściu i pozwól mu odpłynąć, dalej kontynuując ćwiczenie. Kładź na kolejnych liściach każdą myśl, która pojawia się w Twoim umyśle. Teraz zbliżasz się do końca ćwiczenia. Wyprostuj się i otwórz oczy. Rozejrzyj się dookoła. Co widzisz? Zauważ, co słyszysz.
Czy czujesz jakieś zapachy? Poruszaj rękami, poruszaj nogami, przeciągnij całe ciało.